Dzień dobry. Dobry. Tu na drodze, czy tam do środka się pakować? Nie, do środka. Jedziemy no dalej, tak? Bo to będzie do przodu, nie? Tak, tak, przodem odjeżdżam. A to tak, żeby można było. To tutaj? Tutaj? No. To wie pan co, żeby raczego podjechać z boku ładowar? Macie ładowarkę jakąś? No, podnieść zatrzeba albo coś. Dobra, to tu zostajemy. Witam. Bo tutaj, co chciałem mówić, jest noga sztywna i do transportu nogę do góry mamy na klockach i teraz by trzeba po prostu podnieść. Chyba, że nogę otworzymy i hydrauliką się podniesie. No prościej jest ładowarką, bo nie trzeba nic podłączać, nie? Żadnych przewodów. No słyszałem właśnie. A dlaczego pan mówi, że długo? Z fabryki nie przyszła. Koniec lutego miała być. No bo teraz właśnie na bieżąco wywozimy. Przychodzi z fabryki i praktycznie dzień, dwa i dopiero do klienta idzie. To się lakier świeży. No, tak. Nie klei się. Nie no, po drodze wyschła. No pan tak się śmieje. Ja ojciec tak kupił prasę Sipmy prosto z fabryki. Zwykłym ciężarowym samochodem była wieziona, nie? I no... Lakier był zjechał. Mokry. Aha. Lakier był normalnie mokry, nie? Zdarza się. Jakieś po naczepę też będę do samochodu, to też się mokra była, nie? To były takie te dobre czasy. Że za sprzętem... Sprzętu nie było, kurde molek. No, w końcu. W końcu. Marzyło się i... Marzenie się spełniło, no to super. A co chciałem mówić... Ale to jutro co, zaraz do pracy idzie, tak? Nie, no, nie. Jutro nie, nie? Ale może już w tym tygodniu. Znaczy jutro nie, pojutrze jest uruchomienie, bo dzisiaj jest poniedziałek, środa. No. No, do końca tygodnia może coś popracuje. No, bo właśnie teraz taki sezon jest, że praktycznie prosto do roboty i do maszyny, nie? Jakby przyszła terminowo, to już się nastawać na podwórku. Czyli no nie no, byśmy zrobili swoje, tak? No byśmy robili, byśmy nie czekali. Ale co, najmowaliście przedtem, czy... No, czy swoją roku, macie jakąś starą? W zeszłym roku pierwszy raz najęłem, nie? No. I jestem zadowolony taki, kurde molek, nie? A to na prof wziąłem, nie? No. Z dofinansowaniem. Oni też każą długo czekać na to wszystko, nie? No tak, papiery to wszystko to zleci, nie? Wszystko długo schodzi. Kurde molek, ale jest. Najważniejsze. Ważne, że dotarło, no. Ale pan pyta, czy tu byłem? Nie, ja tu nie, pana nie byłem, nie kojarzę właśnie. Nie, no, ale co, no, co pan brał? Z garbiarką. No, to nie to. A ile? 2 tygodnie temu kosiarki przyjechały, no. Też od Krobanka? O, no to stały klient, to ty. Za pół ceny poszła ta. Za pół ceny z agencji. Kurde, molek. To już pan sobie rabaty wyrobił. Tam dawać, no. Wszystko pewnie tak. A po granicy z tymi... Oj. Ubrudzić. Proszę? A szkoda będzie ubrudzić. Tak to ją myje. Nowy lakier jest, to ładnie będzie sodzi. Sodzić. Karszerka dostanie i samo zleci. Brud. To mogła być zarejestrowana, tak? Rejestruje się to? Nie. Bo teraz to różnie widzę. Nieraz rozrzutniki rejestrują, beczkowozy. No właśnie. No. Nie wiem jak to tam jest z tymi przepisami, ale... Z jednej strony jakby miała, tak? No i w sumie będę odbierał dowód od ciągnika, zapytam się. Jak jeździcie dużo po drogach, no to... Miejsce jest na rejestrację. Ona też ma przecież homologację, tak? Bo to nie da bez papierów tak naprawdę, nie? Grabnie wygląda. Grabnie wygląda, nie? No to jest ta mniejsza.
Bo ja się rozciągłem na to większą, kurczę, patrzę, przejeżdżają, a... Też już jest wagon, kurde. No jest, kawastwora, jest, jest. 40 metrów jak wyglądało, nie? No właśnie, no, to nie, dużo mniejsze nie jest. Zawsze można nadkładki dołożyć. Tylko gdzie jest koniec? Ale czego? Do dokładania. Większe, wyższe, szersze, tak? Aż traktor nie będzie dawał rady, to wtedy starczy. Albo pole, tak? Nie, my mamy dużo torfów, nie? No, tak. I ten, dlatego ma się szersze lacze. A tu nie za dużą, tak? Ja nie chciałem dużej właśnie przyczepy, tak? Nawet jak kukurydzę kosimy, też mamy na torfach, nie? To też, też właśnie... No, utopić jest łatwo, nie? Bo no na pewno, to tak. Nie. To nie ma co przesadzać faktycznie. A po pół wozić, to wtedy się pluje w bradę, że się po pół wozi. No to by tak głupio by się jechało, nie? Traktorem, jakby było pół przyczepy. No tak, a może mógłby więcej? No więc właśnie. Nie? I tak, no. Takie, tak. No i sieczkarnia musi sięgnąć. No i sieczkarnia musi sięgnąć. To jaki plan? Ładowarką atakujemy? Możemy. No i prościej jest. Paleciaka, tak założymy. No. Wiesz co? Zaraz się o co chodzi mniej więcej. A. Tak, żeby ten pas podwiesić. Dobra. No nie wiem jaki tam masz. No. Z reguły tak robimy, bo tą hydrauliką trochę czasu. A tak, lekutko do góry podnosimy. Traktorem cofnie się. Nie wiem, czy to nie będzie zawadzać wałek. Później przy przyczepie? Teraz przy podpinaniu, jak tam mam, że wysunięty ten do zaczep. Ciągnika. No. No wiesz, wyciągniemy go, wiesz. Wiesz co? Przesuń się tutaj może, o. Na dół troszkę. Okej. Okay. Jedziemy do przodu. Jeszcze troszkę. Super. Dobra. Stój! A i po krzyku. I traktorki można podjeżdżać. Nie wiem jaki rozta macie, szeroki traktorek. To kurna nowizna. Świeżyzna. Tak? Widać się świeci, a szkoda. Przyczepa w lutym, traktor w kwietniu miał być. No miało to być poukładane tak mniej więcej. Wszystko traktor w marcu miał być. Się zbiegło. To wszystko to jest Samarza? Samarza? Tak, koziarki też Samarza. No jedna stoi przednia tam za tym. Ta już używana była, któryś pokosili. To trochę tych łąk macie. Krów też. Wszystko pod krowy. Wszystko. Gdzie tutaj? Tu? No. Wszystko pod krowy. Ile koników ten Fergusonik ma? 225. To jest kawa smuka. Mamy trochę mniejszego, no ale baliśmy się, że zajeździmy go przy szczepie. No to już potrzeba, wszystko nie? Robił. Przecież wszystko. Doraniał po prawe, po siew, tak? A tak. Mieliście coś na tym zaczepie już? Nie, nie. No to będzie na pewno za ciasno. To z reguły tak jest, jak jest nowy, to trzeba popuścić. Nie wiem, to włożyć.
troszkę w lewo. W lewo, w lewo. Jeszcze, jeszcze. No i prosto. Skręć kołami w prawo mocno. Właściwie tu ładowarka najwyżej przesunie. Dobra. Jeszcze troszkę. No właśnie, dopiero. Ale już zmieściłby się. Dobra, stój, 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 stój. Troszkę do przodu. Op. Dobra. Jakieś to duże obcęgi albo coś tego typu, trzeba wkręcić trochę ten dystans. Traktor zahamowany. I leciutko w lewo odbijaj. Ferguson się wykończył. Chce nas odblokować. To ma za dużo siły. Wsiądzie na sama. No, przeholowa trochę. Mam taką małą ładowareczkę, nie? I też tak. Po nim wsiadam, kurde, bo tam trzeba. Za dużo mocy ma. Elegancko pasuje do tego traktora. Nie? Sam raz. Nie taka mała, jak no. Mała. Nie, nie. Bon rabatowy. Tym tempem, jak będziecie tak kupować maszyny, to za te bony ten. Będziemy mógł kupić jakąś. Tak, no. Ja mówię, co tydzień też przyjeżdża. Przynajmniej raz w miesiącu, o! No. Przez rok czasu się nazbiera. No, tak na. Jedno, drugie. O, popnij trochę. Nie ma na co stawić.
mocno popchnąć i się jest, no. Powoli się wszystko opanuje. No właśnie, powoli. Pod to nie da się tak dojść. Nie da się. Pod tego, pod Sztropmana wchodziliśmy. Ja wchodziłem na stojąco, mam 1,70 m, trochę lepiej. Tak wysoko? No to trochę też... 47 metrów sześciennych przyczepa, nie? No. Tamta. No, kolubryna. No, ale to też środek ciężkości wysoko, jak mówisz, że pod spodem sobie chodzisz. No, no. To też tak niedobrze, trochę gdzieś tam się przechylić na jakieś... No właśnie, to wszystko... Na szczęście ona jest płaska. Plusy, minusy są, nie? No jak ze wszystkim. Tak, jak ze wszystkim.